Na świecie mroku tyle, a tutaj jeszcze taka informacja z Greta Thunberg, słynna celebrytka, aktywistka klimatyczna, otrzyma bowiem doktora honoris causa w dziedzinie teologii. W ten sposób jej cała działalność, jej cała aktywność w walce ze złem tego świata zostanie uhonorowana przez Uniwersytet w Helsinkach. Teraz mamy taką ciekawą sytuację z Gretą Thunberg, która jeszcze tak niedawno, o czym Państwu na kanale opowiadałem, usuwała tweety z Twittera, dlatego że w 2018 roku ogłosiła ceremonialnie, że 5 lat później, czyli w 2023 roku, nastąpi koniec świata. Niestety nie nastąpił koniec świata, więc Greta Thunberg, w obawie o to, że byłaby skompromitowana swoimi profetycznymi wizjami, popartymi naukowymi obserwacjami, usunęła natychmiastowo te wszystkie tweety. Teraz okazuje się, że dostanie doktora honoris causa. Myślę, że jest to takie proste, banalne wprowadzenie do tego, żeby za chwilę Szwedzi ufundowali jej Nagrodę Nobla. Następnie myślę, że za jakiś czas będzie miała także zostać królową Szwecji. W przypadku Grety Thunberg, tej szalonej, młodocianej histeryczki, sprawa wygląda w taki sposób, że ona zrobiła sobie furorę. Furorę została gwiazdą walki z tymi zagrożeniami klimatycznymi. Została także natychmiastowo wciągnięta w te gierki Klausa Schwaba. Była zapraszana do tego Davos i tak dalej. Klaus Schwab wykorzystał Gretę Thunberg do tego, żeby zaprowadzić na świecie swój własny porządek świata. Chodzi mniej więcej o to, żeby wyeliminować, wytrzebić z rynku wszystkie firmy, bo to Klaus Schwab ma określać, które firmy na rynku pozostaną, mając na uwadze emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Chodzi o to, żeby wyrugować te wszystkie firmy, których emisja będzie zbyt wysoka według Klausa Schwaba, i zastąpić te firmy już firmami, nazwijmy to w ten sposób, podstawionymi po prostu na sznureczku przez system korporacyjny Klausa Schwaba, bo jest to system wyjątkowo zorganizowany, zmasowany w takim globalnym już kontekście. Tak ma nastąpić nowy porządek świata. W tym systemie nawet stwierdzenie, czy firmy, które wejdą na rynek zamiast tych już realnie istniejących, będą miały emisję CO2 większą czy mniejszą, nie ma to już absolutnie znaczenia, bo ten szwindel opiera się właśnie na tym, że to Klaus Schwab ma tak naprawdę decydować o tym, które firmy i w jaki sposób będą na rynek wchodziły. Oczywiście cały szereg manipulacji się za tym kryje i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym akurat w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. I teraz, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze dodać już taką na koniec refleksję. Ja nie jestem zwolennikiem wyzysku, nie jestem zwolennikiem maksymalnej racjonalizacji. Ja prowadzę bardzo proste życie, do tego stopnia proste, że wielu ludzi mogłoby się dziwić, że nie potrzebuję aż tylu rzeczy, którymi się ludzie otaczają, które gromadzą, także mając na uwadze właśnie konsumpcję. Ja jestem do minimalizmu przygotowany w sposób naturalny. Jest to dla mnie coś zwykłego. Dla mnie eksploatacja nawet złóż kopalnych, wycinka lasów, ta produkcja tego całego syfu, tego chłamu, który się na rynku pojawia, mi to jest całkowicie zbędne. Natomiast w przypadku wielu ludzi, których życie uzależnione jest od tego, że coś wyprodukują, że coś dostarczą, że gdzieś pojadą jakimiś samochodami, świadcząc usługi transportowe. Te samochody według Klausa Schwaba mają zostać zastąpione całkowicie innymi samochodami, których ta emisja spalin będzie całkowicie mniejsza. Ale u tych ludzi, którzy prowadzą wszelkie działalności i od których zależy ich życie, ci ludzie nie są w stanie od razu zrezygnować bezpośrednio z takich działań, które będą w duchu tych terrorystycznych, wręcz powiedziałbym, aktywności Grety Thunberg w jednym momencie. No nie są po prostu w stanie. Dla wielu ludzi byłaby to po prostu katastrofa. Druga sprawa. Cała aktywność naszej cywilizacji od zarania dziejów opierała się jedynie na gromadzeniu.
zgromadzeniu jak najwięcej, takim kompulsywnym wręcz powiedziałbym pragnieniu posiadania możliwie wszystkiego. Ludzie w ten sposób rekompensują sobie po prostu absurd istnienia. Nie może w jednej koszuli chodzić przez rok czy półtorej roku, musi kupić sobie kolejne 5 koszul, bo jest mu to niezbędne, potrzebne, żeby jego medialny wizerunek był wciąż odświeżany. Jest taka moda gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, to się nazywa coś w stylu fresh, chyba fresh moda czy coś takiego. Dla wielu ludzi ten konsumpcjonizm, ta nadprodukcja tego wszystkiego, to gromadzenie, to jest tylko zwykła rekompensata. Oni bez tego sobie nie są w stanie dać rady. Nie zatrzyma się tego, dopóki się ludziom nie pokaże innego świata, drodzy Państwo. Innego świata, w którym oni mogliby swoje bogactwo gromadzić poza tą przestrzenią materialnego i psychicznego wyzysku. Bo ta Greta Thunberg, która nie ma światu nic do zaoferowania, oprócz zwykłego terroru, ona zrobiła na tym po prostu karierę, pojedzie na tej windzie po prostu do nieba. To prawdopodobnie to ma być ta nagroda doktora honoris causa z dziedziny teologii, gdy ona w ogóle Boga nie rozumie. Nie ma pojęcia o tym, co jest w istocie boskie. To jest zamiana jednego terroru w inny terror. Teraz, gdyby jej pozwolić rządzić, to ona prawdopodobnie stałaby się dyktatorem, na przykład jakich mogliśmy spotkać, nie wiem, w Nikaragui, czy w Nigerii, czy jeszcze w jakimkolwiek innym kraju, gdzie dyktatorzy się pojawiali i dochodziło do czystek po prostu, do wybijania ludzi, którzy mieli czelność wyprodukować więcej dwutlenku węgla niż potrzeba. Całe bogactwo i całe nienasycenie, bo człowiek zawsze będzie nienasycony, nigdy nie będzie inaczej. On musi być nienasycony. Zrozumcie to w ten sposób. Zobaczcie, w jaki sposób Van Gogh był nienasycony, malując obrazy. W jaki sposób, nie wiem, geniusz jest nienasycony, jakikolwiek. Cały czas poświęca uwagę koncentracji umysłu na przedmiocie własnych, wyizolowanych rozważań. Nie myśli o gromadzeniu, nie myśli o poszukiwaniu wyzysku innych, zajmuje się jednym problemem, to go napędza. To jest cała jego pasja życia, to nienasycenie. Bo w przypadku Einsteina, dla którego przecież także stosunek psychiki do materializmu miał niewielkie znaczenie afektywne, widzieliśmy dokładnie to samo, ale było zastępstwo. W przypadku ludzi, ludzie przychodzą na świat po co? Przecież nie po to, żeby z pasji własnego życia poszukiwać, tylko żeby grabić. Tylko żeby grabić. Nieustannie grabić, nagle pojawia się Greta Thunberg i mówi całemu światu: koniec. Nie będziecie kupować, nie będziecie po świecie jeździć, nie będziecie podróżować, nic nie będziecie robić. Ja będę waszą królową, ja będę was batem teraz tam smagać po tych pustych łbach. I w ten sposób akademicy z Helsinek uhonorowali kretynkę zwykłą doktoratem z teologii. Z tego, co mi wiadomo, to jest to zrozumienie Boga, Boga, którego kompletnie nie zrozumieją. A jaka jest prawdziwa istota Boga, drodzy Państwo? A tego dowiecie się z filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Niestety, takie rzeczy na świecie się dzieją. Greta Thunberg pnie się po tej linie, tam się wspina, jest wynoszona nawet, wystrzeliwana przez przeróżne rakiety, które się pojawiły, żeby uhonorować błazenadę doktoratem honoris causa, a za chwilę jeszcze nagrodą Nobla, ale myślę, że nie pokojową nagrodą Nobla. Myślę, że to powinno być jakieś specjalne wyróżnienie. Ja bym tutaj postawił na to, żeby do tej ewentualnie pokojowej nagrody Nobla dodać jeszcze Nobla z fizyki, z matematyki, no bo przecież ona się tak na obliczeniach zna, no takie były wyliczenia, które ona zapoznała się z tym wszystkim, ona to przepracowała w tym umyśle, wyliczyła, że w 2023 roku koniec świata nastąpi. Wieloryby wpłynęły do Bałtyku, tam pływały blisko Szwecji. Greta Thunberg widziała te wieloryby po prostu. I co się stało? No wieloryb w Bałtyku, no ludzie drodzy. Jak to się stało? No raz na jakiś czas niestety tu też się pojawiają wieloryby, no ale to są na pewno zmiany klimatyczne i te wieloryby to jest jawny oczywiście dowód na to, że dzieje się coś niedobrego ze światem. A dzieje się z tym światem coś na pewno niedobrego. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie. Król Pustkowia, Jerzy Kaśków.